Witajcie na kanale Kwasogradzie. Panek za starami listowego OS. Southampton stanie na drodze. Znowu mecz u siebie. 6. pozycja. Jest to szansa, żeby złapać Chelsea. No nie udało nam się ostatnio. Może tym razem będzie okazja do wygrania. Zarządzimy troszkę składem, troszkę pozmieniamy. Znaczy pozmieniamy. Norbon zostaje. Collins tutaj. Harrison. Finlay wróci do gry i możliwe, że z Norbunem stworzą parę w drugiej połowie, ale to wszystko zobaczymy. Proszamy na podbój, nie zmieniamy na razie składu. No idzie dobrze, jest ok, kilka przegranych, ale wygląda to naprawdę spoko. Musimy rotować, mamy trochę zawodników na ławce rezerwowej, którzy muszą grać, mogą być troszkę niezadowoleni z tego, że grzeją ławę. No ale było tych kilkanaście meczy w środku sezonu, gdzie mogli wykreować sobie swoją pozycję w zespole. I tutaj Kennedy, który na początku no, nie był pierwszym wyborem trenera, no to dzięki temu, że swoją postawą, swoją grą wszedł do pierwszego składu. No i teraz ma szansę na grę w Premier League. Pierwsze skrzypce w obronie Mr. Rovers. Jeszcze Tomkinson dowodzi, jak widać, tą linią obrony, ale tutaj rzeczywiście trzeba powiedzieć, że Kennedy no, zyskał zaufanie trenera. Teraz Valencia będzie próbował strzału z dystansu. Tutaj mógł tu dobijać Fulgencję, nie zdążył. Była dobra szansa na zdobycie bramki. Westbrook, jest Westbrook, piłka do Fulgencji, ma sporo miejsca Fulgencja. Aj, gdyby Meslier nie zdołał złapać tej piłki, to już tam Plaszelik czyhał na to podanie. Na razie dobrze weszli piłkarze Bristol Rovers w ten mecz. Westbrook, jeszcze raz piłka do Madsena tym razem. Zamknęli piłkarze Southampton na połowie. Baker, Montes i Kenacz. Jest kilku zawodników z tej drużyny, o proszę, nawet Zieliński tutaj w składzie, nie zauważyłem go przed prawie meczowej, Jones przed prawie meczowej, ale tutaj Zieliński widać się w drugiej linii, bardzo ciekawa postać, reprezentant Polski. A też chętnie widziałbym go w Bristol Rovers, na pewno dowodziłby. Grabara 1-0, piękny strzał z dystansu. Southampton 13. pozycja. No tutaj za dużo Grabara nie miał do powiedzenia. Zasłonięty Karim Adeyemi. No tutaj mieliśmy go na radarze, ale na razie cena jest dla nas zaporowa. Może w przyszłym sezonie, kiedy będzie większy budżet po zajęciu wyższego miejsca w Premier League, może uda się wykupić kilku graczy. Ten Inkenaczo też, że myśleliśmy na tym Barker, no Zieliński teraz jest kilku graczy, z których naprawdę moglibyśmy stworzyć fajną drużynę, werbić i zastąpić nasze gwiazdy. Werbić wyszedł na rzut autowy, Southampton prowadzi. No, trzeba zmienić ten stan rzeczy. Do 15-16 minuty to Bristol Rovers prowadziło grę, a teraz straciło tą werwę ataków. Trzeba to zmienić. No i właśnie, Mida z Praszewikiem coś ostatnio nie dogadują się w linii ataku. Piłka do Walencji. Walencja odskakuje. Dobrze. Teraz jest Westbrook. Świetna piłka do Alena. Allen próbował tutaj przejść Wasa, no ale jak widzieliście to przejście, no to nie mogło się udać. To nie mogło się udać. I Kenacho Verbić. Alejo kasuje to podanie. Tak mówię, no i jest ten jeszcze wynik otwarty, 38 minuta dopiero, tutaj wszystko się jeszcze może w tym meczu zdarzyć, widać, że Bristol Rovers stwarza sobie okazję i tak jak mówiłem, Praszelik dawno nie strzelał bramki, 1-1 w tym meczu, w końcu
przed 40 minutą, a jednak nie 40 minuta i 30 sekund, udaje się strzelić gola wyrównującego. Zobaczmy tę akcję jeszcze raz. Świetnie Fulgencio poradził sobie w polu karnym. Tutaj minął dwóch, trzech zawodników. No i Praszelik tylko dołożył nogę. Zobaczmy, która to bramka Praszelika. Czy już dobił do 20 bramek w tym sezonie? Na pewno będzie taka informacja za chwilkę od realizatora. 42 minuta. Jonesa jednak nie. Jednak realizator tylko wyróżnia bidę, gdy strzela Praszelik tutaj. Dobrze teraz obrońcy Kennedy wyłuskał tą piłkę spod nóg atakującego gracza Southampton. Valencia rozpędza się. Prawa, lewa strona. Lewa strona już jest przy samym końcu, ale musi poczekać na partnerów z boiska. Teraz dobra piłka do Bidy. Bida nie wykorzystuje świetnej okazji na podwyższenie wyniku. Raczej na wyjście, na prowadzenie. Na pewno szansę dostanie Norbu w drugiej połowie. No i myślę, że Finlay. Myślę, że Finlay ostatnie minuty, które pokazał w meczu z Chelsea i z Manchesterem, pokazują, że no, jest zawodnikiem, który może jeszcze dać nam wiele radości z gry. Grabara. Świetna interwencja Grabary. Rzut rożny. Zieliński szuka partnerów w boisku. Dośrodkowanie. Ale ho, mamy 2-0. Niestety. Niestety. Najwyżej. Czy był spalony? Nie. Jednak nie. 2-0. Montez wyskakuje jednak najwyżej. No i wypakuje bramkę, piłkę do bramki. Niestety. Bez bloku. Musimy wciągnąć piłkarzy Southampton do gry, bo tutaj jednak przyjęli teraz postawę lekko defensywną. Allen, dobrze, teraz w środku Allen będzie rozrzucał tą piłkę i jest ajajaj, Fulgencio. No, nie wiem, czy tam nie było faulu. Ta interwencja była na pograniczu faulu. Zieliński, teraz muszą piłkarze Listerover zwrócić, próbował Wsilskiem odebrać piłkę. Jeden z piłkarzy Listerover. Na szczęście udało się tą akcję zatrzymać. Westbrook. Świetnie, Bida. Przypomina Bida o sobie, jest 2-2. 60 minuta i wracamy do gry. A mówiłem, Bidzi się 26 meczy, 24 bramki. 23 numer. Bidy od razu, Praszelik nie został doceniony przez realizatora. Teraz znowu wychodzą piłkarze Bristol Rovers. Jest Praszelik, jest Allen. Bez większych problemów przedostają się pod pole karne. 4-5 zawodników Southampton i Bida. Spróbował Bida dribblingu, ale nie udaje się ten dribbling. Ramsey. Jones, Ramsey. Kenacza to jest piłkarz, który no, warty jest na pewno bliższego przyjrzenia mu się i w kolejnym sezonie, może gdy będziemy szukać z napastnika, ruszymy po Kenacza z Southampton. Ale ho. Prowadzimy zmiany za Westbrooka, będzie Norbu. Tutaj przyda nam się zmiana. No i Harrison za Bidę. Finlay za Allena i zobaczymy, jak te zmiany przynoszą i przyniosą jakość w grze zespołu Bristol Rovers. No, jeszcze by brakowało tylko karnego. Finlay. Rozgląda się Finlay. Podanie do Harrisona. Świetna piłka. Czy Harrison tutaj wygra ten pojedynek biegowy? Harrison, Praszelik. I mamy 3-2, 75 minuta. Świetnie Finlay zagrał do Harrisona. Harrison widział, że lepszej pozycji jest Praszelik. Ładnie odegrał piłkę. No i teraz dziękuję sobie. Teraz zobaczymy świetne odegranie. Praszelik. Jeszcze ułożył sobie bramkarza. Wychodzimy na prowadzenie. Bardzo dobry mecz drużyny Bristol Rovers.
Przechodziliśmy tutaj wszystkie chyba poziomy. Jones, no, musimy teraz utrzymać wynik. To na pewno będzie trudne zadanie, aczkolwiek mamy zawodników, którzy są w stanie temu sprostać. Tomkinson. Od razu daleka piłka do Fulgencio. Fulgencio jest Praszelik. Urywa się Praszelik obrońcą. Musi jednak powoli pomyśleć nad wyprowadzeniem akcji, bo tutaj jednak widać, że zrobił się gęsto od piłkarzy w czerwonych koszulkach. Teraz Praszelik wraca obrońcami. Kennedy. Kennedy, łatwo udało się go przejść, położyć na ziemi. Kenacho i na szczęście obok bramki Grabara. 85. minuta. Piłka do Madsena. Podanie takie, no, troszkę nie w stylu Bristol Rovers. Próbowali oddalić grę od własnego pola karnego i tutaj może to stworzyć jakiś problem na samym końcówce. I Kenacho będzie strzelał Grabara i jest rzut rożny. 85. minuta. Musimy tutaj na pewno większe skupienie. Na pewno większe skupienie w grze obronnej. Ostatnim razem właśnie udało się piłkarzom Southampton wygrać ten pojedynek główkowy. Dalekie wybicie Grabary, nie mają do kogo, ale to jest raczej tylko gra na czas z sądą. Teraz pewnie będą uciekać się do fauli. Piłkarze Wysterowac wygrywamy, to 3 punkty wędrują z nami, zostają w domu. Na pewno jest to pomocne. Zrobimy wywiad meczowy. Wydaje mi się, że Southampton momentami było drużyną lepszą, no ale wiadomo, że tutaj też piłce nożne liczy się trochę szczęścia. Dobrze, że morale niektórych piłkarzy skaczą do góry. No i zobaczcie, mamy, a i znowu Chelsea nam ucieka. Znowu Chelsea wygrywa, znowu ucieka, znowu mamy 5. pozycję i kilka oczek straty do Chelsea. No szkoda, szkoda, bo przydałoby nam się wejść na 4. pozycję i to by było optimum. To było optimum powalczyć o 4. pozycję. No ale na razie nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Musimy szukać swojej szansy, szukać swojej okazji do zwycięstw. No i mam nadzieję, że jest to wykonalne, że jest to wykonalne, że damy radę to zrobić. Zobaczmy na zawodników, którzy są u nas w szkółce. Jeszcze ci zawodnicy, no, muszą chwilkę poczekać na swoją okazję. Czeka nas najbliższy mecz z Arsenalem. Czy nie rozumiem, co się dzieje, dlaczego w takiej sytuacji cały czas jest jakiś problem z zawodnikami, przecież wygrywamy. No, poniżej celu jesteśmy w niektórych rzeczach, ale dwa z 3 meczów. No, nie
nie wszystko jesteśmy w stanie zrealizować, ale wydaje mi się, że i tak ten sezon nie jest najgorszy. Zobaczmy jeszcze na piłkarzy, których tutaj mamy dostępnych, Stoiczkow. Arkadiusz Milik. Martinowicz, Ikenacho, Hernandez. Jakby tego zawodnika wyrzuciło Atletico Bilbao, to mi się cieszy. No ale tak się na razie nie stanie. Lewandowski. Patrzymy na tych zawodników z wolnego transferu. Czasem może jakaś perełka by się trafiła. Kwiatkowski, Benito. Na razie to nie widzę żadnej nagaka. To był fajny zawodnik, ma 32 lata, więc no raczej nie inwestujemy gwiazdy w tym wieku. Nicholson gwiazdy w tym wieku. Jeszcze na szybko obrońcy Pietrzak. No wiadomo, dużo jest obrońców. No ta prawa strona to by się przydała. Zetaka. Niech zostanie obserwowany. Chelsea, no ale to 52 miliony to raczej odpada. 36 milionów koszt ma. $20 milionów Henry. No, dodaj do listy życzeń, nie byłoby źle mieć takiego ziomeczka w swoim zespole. Harris. Diallo. No jest kilku graczy, którzy mogliby przyjść do naszego zespołu i na pewno poprawić warunki gry tej drużyny. Ale wszystko przed nami. Obserwujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.